Gnosicy Górnik Łęczna. Jako pierwszego komentarz do spotkania poproszę trenera, gości. Dzień dobry wszystkim. Mieliśmy dzisiaj za rywala Pogoń Siedlce, drużynę, która przed tym meczem przegrała 3 spotkania i na Widzewie straciła 7 bramek. Każde spotkanie, do którego się przygotowujemy, oczywiście pod kątem motorycznym, taktycznym, no w pierwszej kolejności mental. Tak? Tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że to spotkanie nie będzie takie jak widzę w Pogoń Siedlce, że każdy trener po porażce stara się wyciągnąć wnioski. Wiadomo, że jest nowy szkoleniowiec. No i rzeczywiście mieliśmy tutaj rację, bo drużyna Pogoni Siedlce zaskoczyła nas troszkę ustawieniem taktycznym w stosunku do naszego ustawienia. Chociaż myślę, że akurat to samo ustawienie nie było decydujące w momencie straty bramki, jak gdyby bardziej powiedział, że do końca nie wyszliśmy dobrze w mecz, w takich powiedzmy w posiadaniu piłki. Tyle co pamiętam, piłka zagrana w poprzek, przecięta piłka przez zawodników Pogoni Siedlce, strata, rzut wolny blisko gdzieś tam naszej połowy i tracimy bramkę. I musieliśmy reagować szybko na ustawienie taktyczne Pogoni Siedlce. Zrobiliśmy to, przeszliśmy już bardzo szybko, gdzieś koło 20 minuty na inne ustawienie. Druga bramka spowodowała to, że dokonałem kolejnych zmian w przerwie. Nie było nam łatwo, 2-0 przegrywamy, ale mimo wszystko szukaliśmy planu na drugą połowę. Fundamentem tego jest to, że już w wielu spotkaniach odrabialiśmy straty i to się nam udawało, czyli jakiś fundament nie jest przypadkowy tego wszystkiego. Drużyna miała wiarę, wierzyła w to wszystko, nawet nie zrażaliśmy się tym, że przy wyniku jeszcze 2-0 Paweł Wojciechowski miał idealną sytuację, gdzie bramkarz Pogoni Siedlce broni. Później 2-2, trudny moment też był w momencie, kiedy doszliśmy do głosu, zrobiło się 2-2 i tracimy bramkę na 3-2. Właśnie są takie walory mentalne, czy jeszcze będziemy w meczu, czy gdzieś to wszystko się, powiedzmy, nie wiem, zakopie w takiej sferze gdzieś zawodników w głowach, ale jednak wyszliśmy, powiedzmy, z tego obronną ręką, zdobywamy kolejne 2 bramki, w końcówce mieliśmy szansę na 5. bramkę i zdobywamy bardzo cenne 3 punkty, no, w bardzo emocjonujących okolicznościach i to nas bardzo buduje w kontekście pracy w tym tygodniu i kolejnych spotkań. Dziękuję. Proszę o komentarz trenera Pogoni. Witam. Myślę, że tutaj trener, jeśli chodzi o przebieg spotkania, powiedział bardzo dużo, natomiast tutaj po dobrej pierwszej połowie wyszliśmy troszkę jak chłopcy we mgle, nie bardzo wiedząc jak do tego podejść wszystkiego, dużo błędów indywidualnych, dużo takiej nonszalancji i pewnych zachowań, które nie mogą się zdarzyć na tym podjomie w momencie, kiedy gra się z doświadczonym zespołem, który potrafi skrzętnie to wykorzystać. Myślę, że sam mecz ułożył się dla nas w sposób bardzo dobry i dyscyplina taktyczna, która była w pierwszych 45 minutach, naprawdę napawa optymizmem i tak trzeba do tego podchodzić. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że w 2 pierwszych spotkaniach zdobędziemy 6 bramek, nie będziemy mieli żadnego punktu, no ale taka jest piłka i myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, w którym miejscu jesteśmy, dlatego teraz trzeba podejść do tego w sposób specjalny, wydaje mi się, też podnieść głowy, podnieść chłopaków, bo myślę, że w jakiś sposób oni też chcieli na pewno ten rezultat utrzymać. Myślę, że było widać przy 2-2 zdobyta 3. bramka i walka o ten rezultat, natomiast później już wszystko się posypało i też nie wiem, nie potrafię wytłumaczyć decyzji sędziów, która za drugą kartkę, którą dostałem, zostałem usunięty z boiska i tutaj to też może być może miało jakiś wpływ. Natomiast generalnie uważam, że przyjechał do nas zespół, który zasłużenie jest w czubie tabeli. Myślę, że w jakiś sposób potrafiliśmy się przeciwstawić. Myślę, że zapłaciliśmy kolejny raz frycowe za to, że mamy młodą drużynę i nie potrafiliśmy tego w jakiś sposób utrzymać. Materiał do analizy, praca, kolejne spotkania. Myślę, że wystarczająco jest tych meczów. Chcemy, żeby Pogoń grała efektownie, tak jak zagraliśmy w pierwszej połowie i chcielibyśmy, żeby konsekwentnie, zdyscyplinowaną obroną grać, tak jak żeśmy, jeszcze raz powtórzę, w pierwszej połowie zagrali. Natomiast na pewno
Będziemy robić wszystko, my jako sztab, zawodnicy, żeby unikać takich sytuacji, jak była to miejsce miało to w drugiej połowie. Dlatego gratuluję zwycięstwa, gratuluję 3 punktów i myślę, że tydzień przed nami pracy i będziemy starali się w jakiś sposób zmazać tą plamę w meczu z GKS-em Katowice. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do trenerów? Jeżeli nie, to dziękuję.